Prędzej czy później każdemu może zdarzyć się sytuacja, gdy z powodu awarii sprzętu, kontuzji, niewystarczających umiejętności czy braku wiatru nie będzie mógł wrócić do brzegu. Fantastycznie, jeżeli w takim przypadku możemy liczyć na pomoc z zewnątrz, ale nie zawsze tak musi być. Musimy mieć nadzieję na najlepsze, ale także być przygotowani na najgorsze. Zasada numer jeden w takiej sytuacji: nigdy nie rozstajemy się z deską. To ona stanowi dla nas najlepsze koło ratunkowe. Choćby nie wiem, jakie myśli przychodziły Wam do głowy, nigdy nie opuszczajcie deski i nie próbujcie płynąć wpław do brzegu. Najprostszym, ale też bardzo kosztownym rozwiązaniem jest pozbycie się pędnika. Należy to zrobić, jeżeli czujemy, że od tego może zależeć nasze życie. Wcześniej mocując do niego na przykład pas trapezowy. Jeżeli pas jest podpisany, a bom i maszt szczelne, to jest szansa, że pędnik odzyskamy. Jest jednak prostsze rozwiązanie. Jeżeli wiemy, jak to sensownie zrobić, możemy w kilka minut sklarować pędnik na wodzie, położyć go na deskę i wiosłując rękoma wrócić do brzegu. Trzeba przyznać, że jest to operacja męcząca i w przypadku występowania większej fali możliwa jedynie w sposób pokazany tutaj. Ale przecież nie robimy tego dla przyjemności, tylko z przymusu. Cała zabawa polega na tym, aby podczas sklarowania pędnika nie pogubić poszczególnych części, a szczególnie samej deski. Popatrzcie uważnie. Luzuję i zdejmuję linkę mocującą róg szotowy żagla do noku bomu. Odpinam głowicę bomu, zdejmuję ją z masztu i zsuwam bom w dół i kładę go na desce. Luzuję i wywlekam, ale nie całkiem, linkę napinającą lik przedni żagla. Linkę pozostawiam jeszcze jeden raz przewleczoną przez róg halsowy i ponownie knaguję ją na stopie masztu. Pozwala mi to wyciągnąć maszt z przedłużki, mając cały czas złączony żagiel z deską. Wyjmuję maszt z kieszeni masztowej, rozkładam go i poszczególne połówki masztu wsuwam do połowy w przednie strapy. Podpływam do topu żagla i jak najczęściej zwijam żagiel. Wkładam zwinięty żagiel na deskę, wcześniej wyjmując przedłużkę z polety. Odpinam z jednej strony hak od trapezu, wciągam się na deskę, głową w stronę rufy i wiosłuję rękoma w kierunku brzegu. Miejmy nadzieję, że tej umiejętności nigdy nie będziecie musieli wykorzystać w praktyce. Niemniej jednak warto choć raz przećwiczyć tą procedurę, aby ją zapamiętać. Pamiętajcie, od tego może zależeć Wasze bezpieczeństwo. Czasami jesteśmy jedynie świadkami sytuacji awaryjnej. Jak więc powinniśmy zachować się w takiej sytuacji? Najprostszym rozwiązaniem jest szybkie popłynięcie w kierunku brzegu i znalezienie osoby z łodzią motorową, która mogłaby udzielić pomocy. Ale oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli to nie wchodzi w rachubę, możemy nieszczęśnika przyholować do brzegu sami. Jednak z reguły pojawia się wiele problemów. Po pierwsze, rzadko kiedy mamy jakąkolwiek linkę holowniczą. Po drugie, co zrobić z pędnikiem osoby holowanej? Ciągnięcie go po wodzie nie jest rozwiązaniem, bo będziemy poruszać się bardzo wolno, a osoba holująca bardzo szybko opadnie z sił. Jest jednak proste rozwiązanie, o którym niewiele osób wie, a które może być naprawdę skuteczne. Popatrzmy. Odpinamy pędnik osoby ratowanej i wsuwamy go w swój, tak aby maszty weszły do wewnątrz bomów. Jednym z fałów startowych związujemy oba bomy przy samych głowicach. Następnie linką rogu halsowego związujemy ciasno stopy obu masztów. Wchodzimy na deskę i podnosimy związane ze sobą pędniki. Jako że podnosimy podwójny ciężar, co nie jest całkiem łatwe, możemy poprosić osobę ratowaną o pomoc w uniesieniu topów obu pędników. Osoba ratowana kładzie się na swojej desce i chwyta ręką za nasz przegub.
W ten sposób zapewniamy sobie pełną sterowność deski. Inaczej niż gdyby ratowany trzymał nas na przykład za tylny footstrap. Rekordu prędkości tak nie pobijemy, choć mamy teraz dwa pędniki naraz. Niemniej jednak bardzo skutecznie możemy żeglować w kierunku brzegu. Oczywiście będzie nas to kosztowało trochę wysiłku, ale czego się nie robi dla tak fajnej dziewczyny spotkanej na środku akwenu. Międzynarodowym sygnałem wzywania pomocy jest powtarzające się unoszenie bokiem obu ramion równocześnie do góry, aż do ich skrzyżowania nad głową.